Siema, ja jestem AdnikSowy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj, moi drodzy, powracamy do naszej serii, gdzie oceniamy, testujemy, sprawdzamy programy do montażu. Program, jaki sobie przygotowałem na odcinek jest to CapCut, jest to darmowy program, wystarczy, że się praktycznie w nim zarejestrujemy, możemy sobie go pobrać również za darmo i dzisiaj sobie zobaczymy, w jaki sposób możemy tam filmik sobie obrobić, zmontować i w ogóle, jakie funkcje ma ten program, czy ma jakieś takie większe możliwości, czy może nawet lepiej montować się niż Premier Pro. Jeżeli film wam się spodoba, to koniecznie dajcie znać w komentarzu jaki chcielibyście zobaczyć kolejny program. Ja jestem otwarty na komentarze, także śmiało możecie pisać. No i ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Ok, także na samym początku jak odpalimy sobie naszego Capkata, no to będziemy mieli takie okienko startowe i na sam początek, zanim sobie pobierzecie program, to zarejestrujcie się na stronie CapCata, żebyście mogli sobie ten program pobrać. Ja już jestem zarejestrowany, zalogowany. Możecie zauważyć konto mam założone i mamy, tak, mamy stronę główną mamy historię i udostępnień czyli chyba można, możemy chyba to nawet wysłać na chmurę, jeżeli się nie mylę, a jeżeli się mylę, to przepraszam. No i generalnie mamy tak: utwórz, obraz i nowy projekt. Zrobimy sobie program po polsku, bo ja niestety z angielskiego jakiś dobry nie jestem no, i tworzymy sobie nowy projekt. E, ogólnie powiem wam tak: raz tylko, w sumie, odpaliłem ten program z czystej ciekawości, bo chciałem zobaczyć coś, ale tak to w nim nie montowałem, żeby was tutaj oczywiście nie oszukać, bo również jestem ciekaw, jak tutaj się w tym programie działa, jak tu w ogóle wszystko funkcjonuje. No i ogólnie to mam tylko ustawione te szczegóły, które możemy sobie zmienić. No i generalnie to mamy tutaj nazwę. Nazwijmy sobie to, no nie wiem, filmik. E, skopiuj do projektu, zachowaj w oryginalnym miejscu, zostawmy sobie to. Proporcje oryginalne zaadaptowano. 60 fps, sobie ustawiamy. Przestrzeń zostawiamy taką, jaka jest. Wyniki, no i możemy sobie tutaj włączyć proxy. Włącz proxy, aby przyspieszyć edycję. Nie wpłynie to na jakość obrazu. Możemy sobie to włączyć, oczywiście, jest to naprawdę bardzo fajne. Także zapiszmy sobie to. No i na sam początek możemy zauważyć, że mamy coś takiego jak menu. I mamy tak. Pliki edytuj układ więcej pomoc konto Możemy sobie nawet konto usunąć, ustawienia, wrócić do strony głównej, wyjść. Oczywiście, jak coś będziemy robili w tym projekcie i przykładowo, nie wiem, wywali nam komputer, to to z automatu nam zapisuje i to jest mega fajne w tym programie. I on jest darmowy, darmowy program. Dobrze, na sam początek sobie zaimportujemy jakiś plik, który chcielibyśmy sobie zedytować. No i mamy tutaj na naszym timeline. Ie. No i generalnie, jakby chcielibyśmy usunąć coś z naszego materiału, na przykład powiedzmy, że chcielibyśmy od tego momentu sobie zacząć. No to jak przytniemy, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak było w Premiere Pro, że e, chyba V i tą żyletką sobie cieliśmy, albo też skrótami jakie sobie ustawiliśmy. to Tutaj jak przytniemy, tak nam potem na tym timeline przesuwa. No i teraz pytanie jest jedno, czy jeżeli zrobimy sobie Ctrl C i Ctrl V to utworzy nam się jakby e, Oddzielne takie okienko do naszego filmiku, tak, yy, dokładnie tak. Zróbmy sobie teraz tak: mm, przesuniemy jedno do drugiego, od tego momentu możemy sobie to przyciąć, i tutaj również sobie przytniemy, i dodamy sobie jakiś efekcik, bo tu widzę, że mamy media, dźwięki, teksty, naklejki. Naklejki? A, czyli takie jakby gify, które możemy sobie dodać, jakieś fajne animo, o kurcze, tu nawet jest dzwonek, tu mamy jakieś lajki, subscribe, share, nie, mega, mega fajnie, a to jest darmowy program i tego jest, tego jest bardzo dużo, aż nie chce się to załadować. Dobra, zobaczmy sobie efekty, mamy jakieś efekty, zobaczmy sobie, co ten efekt nam jakby daje. Hello. Dobra. Yy, ten efekt chyba nie działa, więc możemy sobie cofnąć. Nie będziemy raczej się tym bawili, bo jakoś to zbytnio mnie nie interesuje, żeby dodawać efekty. Ale jeżeli ktoś chce, to może się pobawić, żaden problem. My wejdziemy sobie w przejścia. Przejścia, o kurde, ale przejść to my mamy tutaj też w pitkę i mamy nawet jakiegoś glicza. Wow, dodajmy sobie go tutaj pomiędzy jednym a drugim filmikiem i zobaczmy jak to w ogóle się prezentuje. Nie, glitch fajny, jak na darmowy to naprawdę spoko to wygląda. Tu mamy znowu jakieś białe dymy, nie dymy, no yellow. Dodajmy sobie teraz tak. Skopiujmy wklejmy. W tym momencie sobie przytnijmy i dodajmy tutaj do naszego timeline'a. No, i weźmy sobie może jakieś fajne przejście. Tylko nie wiem za bardzo jakie, bo zbytnio tak tych przejść jeszcze nie sprawdzałem. Ale powiedzmy, że może to będzie ok. O, idealnie. No, jelo. Hello. No, jelo. Hello. Czy Wy też zauważyliście, że to jest takie jakby cięcie pomiędzy jednym a drugim po prostu źle przed ciałem. Ok? Nie, nie czepiajcie się jak coś. Dobra. Yy, przejścia? Spoko. Czy my możemy też dodać również jakiś tekst? To mnie bardzo ciekawi. Jeżeli możemy dodać jakiś taki dowolny tekst, to bardzo chętnie sobie go dodamy. Mamy domyślny tekst. Czy słowa takie jak si, ci i w ogóle takie co mają kreseczki Jakieś ogonki i tak dalej. Czy będą polskie znaki? Domyśl. No, niestety nie. Niestety nie. Byśmy musieli sobie to jakoś pisać i kopiować. Weźmy sobie domyślny albo inaczej. Lapka w górę. Tak, zrobimy. Kolorek sobie zmienimy może na jakiś taki, myślę, zielony. Czy tutaj również możemy sobie a możemy sobie nawet stworzyć styl. Pamiętam, że to kiedyś w Sony Vegasie było, że można było takie style, takie szablony używać. O, to całkiem spoko wygląda i to też jest całkiem fajne. Dodaj domyślne ustawienia tekstowe. Bardzo fajnie, że ten program takie ma jakby wskazówki, taką pomoc i to też jest całkiem, całkiem spoko. Nie? Tu możemy sobie skalę ustawić. Czy możemy sobie również pozycję zmienić? Myślę, że tak, gdzieś tu jest jakaś o, animacja. Nawet animacja jest tekstu. Nie, no ja jestem. Ja jestem w szoku. Ja po prostu powiem Wam, że. Jak na ten program. To jest coś pięknego. My możemy sobie nawet zmieniać. Aha, dobra, to zostawmy tak, jak jest. Ale bardziej mnie interesuje pozycja tego napisu. I mamy również takie linie pomocnicze, jakbyśmy chcieli, żeby to było na środku Także mega Mega fajnie Łapka w górę Zobaczmy sobie, jak te naklejki tutaj będą wyglądały, jakbyśmy dodali sobie, nie wiem, subskrybuj Tu możemy sobie dodać jakieś lajki No i oczywiście dzwoneczek Ja chcę zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje Mamy coś takiego, mamy taką subskrypcję Ta subskrypcja, no, no jest, jest daleko jej do tej, co jest na YouTubie Bo teraz się wszystko pozmieniało tu mamy z lajkiem. No niestety, tysiące lajków. Ale z dzwoneczkiem, z powiadomieniami całkiem myślę, że spoko. Możemy sobie to również zmniejszyć. Jeżeli by nam nie pasowało, że jest takie, takie duże, możemy sobie to przeciągnąć na dół. Tu również sobie zmienimy tą skalę, żeby nie było to jakieś bardzo duże. Przeciągniemy sobie to również na dół. Tylko wyśrodkujmy. Pięknie. No i ten dzwoneczek również sobie. Zmniejszmy i przeciągnijmy sobie również go na dół. No muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te animacje, no to jak na taki program? Ja bardzo dziękuję widzowi, że taki program kazał zrobić w tym filmie. I to dzięki niemu tak naprawdę film powstał. Także. No, sami możecie ocenić, tutaj coś zepsułem akurat nagraniu, ale to jest takie nagranie, takie żeby było i teraz pytanie jest jedno. Jakbym chciał dodać muzykę i zmniejszyć na przykład głośność, to to jest tak jak było w Camtasi, nie? I chyba w Sony Vegasie, że mogliśmy sobie tutaj tak te decybele zwiększać i zmniejszać. Prędzej to było w Sony Vegasie, także spoko. Zaraz sobie jakąś muzykę dodamy. Dodajemy sobie właśnie muzykę, no i muzyczkę sobie ściszymy tak myślę do... Minus 30 decybeli. No jelo. jelo. Dobra, teraz tutaj sobie przytniemy. Mm, w tym momencie, dlatego CTRL C, CTRL V. I w tym momencie byśmy sobie oczywiście przycięli nasz materiał. Te decybele sobie zostawimy na 0. Na nie chciałem tego zmieniać akurat, to był po prostu przypadek. Dobra, już niech zostanie na 2. Bo to i tak się niczym nie będzie różniło. No, jelo. jelo. I tutaj również dodamy sobie jakieś przejście, ale takie może. Kolor cienia, zakłócenia. O, zakłócenia sobie dodajmy. Zakłócenia myślę, że będą fajne. O, zakłócenia całkiem spoko. Tak, te zakłócenia były mega, mega fajne. No, muszę Wam przyznać, że lepsze efekty jak w Impactach, naprawdę. Co jak co, ale ten program to już zrobił wrażenie konkretne i mogę powiedzieć śmiało, że do tej pory to jest najlepszy program, w którym montowaliśmy. Bo praktycznie montowaliśmy w Camtasia, montowaliśmy w Sony Vegasie no i teraz montujemy sobie w Kapkacie. I CapCut naprawdę, jak na razie, wygrywa. No, chyba że jest jeszcze jakiś program, który praktycznie. Jakby skradnie moje serduszko, i może w nim zacznę jakieś materiały obrabiać. Dobra, moi drodzy, podstawy już znamy, czyli jak dodajemy muzykę, jak sobie tniemy, jak dodajemy sobie przejścia, czy my czegoś jeszcze będziemy potrzebowali? Napis też już wiemy, jak się dodaje, jak się edytuje, jak animuje. No i chyba tyle: jest to tak naprawdę najprostszy program do tej pory, bo nie dość, że możemy sobie stworzyć napis, możemy sobie go zanimować. Wszystko jest jakby, wiecie. Bardzo ładnie jest to wszystko tutaj dopasowane, i generalnie to ja jestem naprawdę fanem póki co. Nawet jak wejdziemy sobie na naszą ścieżkę audio, to mamy coś takiego jak podstawy, czyli głośność, stopniowe pojawianie się, stopniowe zanikanie. Możemy sobie takie coś zrobić. Możemy sobie również tutaj skopiować i, i wkleić. Na przykład, jakby nam się coś. Nie wiem, nie podobało. Równie dobrze, możemy sobie to przyciąć. Przytniemy sobie tę muzykę również. I ja bym chciał, żeby to był jakiś początek, to był jakiś koniec. Mega to naprawdę wygląda. I zobaczcie, jak wejdziemy sobie na tą ścieżkę audio, to mamy podstawy i możemy sobie normalizację głośności zrobić. Możemy sobie redukcję hałasu, możemy sobie jakieś kanały pododawać. Także mega, mega fajnie. A zobaczmy, jak w ogóle. Albo dobra, nie bawmy się tym, bo jeszcze coś zepsuję. Ale super. Naprawdę mega, inaczej tego nie ujmę i gdybym mógł, to siedziałbym w tym programie i po prostu kombinował i sprawdził wszystkie jego możliwości, ale z racji, że my tylko testujemy, sprawdzamy podstawy, no to myślę, że zaraz będziemy mogli spokojnie ten film zakończyć. Jeszcze nie patrzyliśmy na szybkość, szybkość również możemy sobie zwiększyć i zmniejszyć. Przecież to jest wszystko banalnie proste. Zobaczcie animację, dostosowanie. Przecież jakby wam coś się nie podobało, powiedzmy w tym filmiku, możecie sobie zmienić barwy, możecie nasycenie. Wszystko możecie zmienić tak jak wam się powiedzmy podoba zastosuj do wszystkich. Ostatnia rzecz, jaka będzie mnie oczywiście interesowała, jak renderuje się w tym filmy. Wchodzimy chyba w menu, jeżeli dobrze myślę, no to plik eksportuj. Mamy tak, mamy tytuł, mamy eksportujemy gdzie podany folder, rozkład Full HD możemy też renderować w 2K i 4K, prędkość polecane wyższy, weźmy sobie wyższy, tak, wyższy sobie weźmiemy, format mp4, liczba klatek na sekundę 60, no i czas trwania 14 sekund, 28 MB to będzie zajmował, a jakbym wziął najwyższy, a nie, to jest taki 16 tysięcy, dobra, to weźmiemy sobie wyższy i zacznijmy eksportować. Co jeszcze mogę fajnego powiedzieć? Film został zapisany na Twoim komputerze, teraz możesz go udostępnić. Możemy udostępnić na TikToku, możemy udostępnić na YouTubie, możemy się też zalogować. Także to mi też przypomina kamtazję, ale tą starą kamtazję ósemkę, jeżeli dobrze pamiętam, ale w tej najnowszej myślę, że też coś takiego jest. Także, moi drodzy, to by było chyba na tyle w tym materiale. Ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i ogólnie... Program sam w sobie jest świetny, dlatego pobierajcie śmiało i montujcie w nim, bo jest on darmowy. Z mojej strony to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Siema.